tata teraz. Tata teraz. Dobra. Dzień dobry, witamy w zimowym vlogu. Tak? Zimowym vlogu? Zimno, nie? Zimno. Ale dalej pięknie. Dzisiaj mamy dzień. Jest woda? No, jest woda. Dzisiaj mamy dzień ojca z córką, tak? Jesteście z tatą cały dzień? Tak, co będziemy robić? Będziemy jechać do sklepu chyba, co? Zaraz. Tak. Przyjechaliśmy. Cały dzień. Przyjechaliśmy ogólnie kupić pokrowiec na kampera zimowy. Tak. Co zobaczycie w następnych vlogach? No. Zobaczycie w następnych vlogach, jak montujemy pokrowiec na kampera, tak? Tak. Julia pomoże tacie. Nie. Nie pomożesz? Okej. Okay. To Julia nie pomoże. Taka sceneria, zobaczcie. To już nie Hiszpania, ale też jest fajnie, nie? Zabawki będą. Zabawki będą, dobra. Będzie trochę kapryzywa. Także zapraszam was na krótkiego vloga o niczym. No i witajcie w dalszej części tego vloga. Pokrowiec przywieziony do domu. Przed założeniem pokrowca umyłem kampera z zewnątrz. I teraz zabieram się za środek. Środek jest dramatyczny, widzieliście na szorciku jakiś miesiąc temu pewnie. Ale wam pokażę jeszcze raz, co tu się dzieje. Popatrzcie, normalnie. Brud. To akurat się wysypało w czasie jazdy. Jadą orzeszki w czasie jazdy. Siedzenia są czarne. Tutaj zabawki, czekolada. Po prostu wszystko, siedzenia wyglądają tak. No jakiś dramat. I przyniosłem oto takie urządzenie, zobaczcie, to jest maszyna do ozonowania. I przed samym rozpoczęciem sprzątania pierwsze wyozonuję, żeby tu wszystko poumierało. Aha, pokażę wam jeszcze, włączyłem Webasto, ale to pewnie widzieliście już w szorciku. Włączyłem Webasto pierwszy raz od roku, działa elegancko. Także, no tyle, no co wam mam powiedzieć, sprzątania jest bardzo dużo. Brudno wszędzie, popatrzcie tutaj. Szkło, no to jest już dramat. Prysznic w sumie był używany raz tylko. No ale jest co robić, jest co robić, powiem wam. Tutaj jeszcze śmieci, tu już odkurzacz przygotowany. No, także zabieram się za sprzątanie, pokażę wam to w tym vlogu jeszcze i pokażę wam to w tym vlogu też, jak założyć pokrowiec na 7-metrowego kampera. To będzie wyzwanie. A pada jak nie wiem. Także dramat. Dobra. Popatrzcie jak sprzątam. Nie będę tego robił dzisiaj. Teraz ozonuję, włączam ozonowanie i za sprzątanie będę zabierał się chyba jutro albo pojutrze. Ale wy to zobaczycie jeszcze w tym vlogu. Nie zapomnijcie dać łapkę w górę, zostawić subka i dajcie jakiś komentarz, czy sprzątacie wasze kampery też po sezonie, jak zabezpieczacie, jak nie macie parkingu gdzieś pod dachem, jak zabezpieczacie kampera, czy też dajecie pokrowce, czy nie dajecie pokrowców. Ok, ja już przygotowany do ewakuacji, wszystkie szafki pootwierane. Patrzcie, szafeczki pootwierane. Tutaj, tutaj. Z tyłu też. Lodówka otwarta, ubikacja otwarta, szafa otwarta i włączamy wariata, który nam zdezynfekuje wszystko, pozbędziemy się bakterii, pozbędziemy się wszystkiego, co jest groźne dla człowieka, ale niestety musimy też się ewakuować, bo ozon nie jest dla nas za zdrowy. Także włączam teraz na, myślę, że włączę to na 120 minut, na 2 godzinki włączymy i wrócę tutaj jutro lub pojutrze. Witam ponownie, dla was jest to ten sam vlog, dla nas jest to... Nie, widzicie, jestem z Julią. Lecę. Tego nie wolno, tego Julia nie może. Tu masz do psikania. Jak chcesz szmatkę? Tak. No, to czekaj, to ci już da. Jak widzicie, na czym ja skończyłem? Dla was jest to ten sam vlog. Jula, ale nie wszędzie. Dla nas jest to tydzień później, trzymaj rób pucu. Dla nas jest to tydzień później, kończymy sprzątanie kampera, znaczy nic się nie wydarzyło przez tydzień, ale będziemy w tym tygodniu kończyć, w ten weekend. Zobaczycie jeszcze w tym odcinku jak sprzątamy troszeczkę, mało, bo po co oglądać ten bałagan jeszcze raz. I zobaczycie jeszcze jak zakładam pokrowiec na
wielkiego kampera. Sam spróbuję. Ciekawe, czy się uda. Także zapraszam wam na dalsze, zapraszam was na dalszą część tego vloga. No, jak widzicie, sprzątanie idzie. Robi się powoli ciemno. Światła w kamperze zapalone. Wybaw to chodzi, na dworze zimno. I to mam powiedzieć. No, będę sprzątał, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał. Bo myślę, że nie ma sensu pokazywać sprzątania kampera. Myślę, że jutro będzie ciekawszy element, który pokażę wam, jeśli chodzi o kampera, czyli zakładanie pokrowca zimowego i przeciwdeszczowego i tak dalej, i tak dalej. To będzie pewnie ciekawe, śmieszne. No, a tu sprzątanie. No tutaj jak widzicie, odkurzam, wycieram kurze, półki, muszę jeszcze lodówkę, przepraszam, umyć. Muszę jeszcze lodówkę umyć. No i tyle, no trochę roboty jest przy tym, jak zresztą pewnie wszyscy wiecie, jak nie wszyscy, to pewnie w większości wiecie, że kamper to też kupę roboty, nie? Po podróży szczególnie. No cóż, przyjemność z tego też jest wielka. Także nic, zapraszam was, wy zobaczycie to zaraz, a wydarzy się to jutro, czyli zakładanie pokrowca na kampera. A czemu już... Powiem wam, czemu już zakładam pokrowiec na kampera, czemu zimą nie będziemy jeździć, ponieważ mam operację. Mam operację i to wykluczy nas na pewien czas z podróżowania, także kamper idzie... Idzie? Nie, kamper nie idzie. Kamper będzie stał. No. Przygotowujemy go tak, żeby mógł postać sobie ze 2-3 miesiące bez ruszania. No i witajcie, nowy dzień. Zaczynamy... albo kończymy przygotowanie kampera do zimy. Kamper jest przygotowany w środku. Mogę wam pokazać zaraz. Czyściutka podłoga. Wczoraj się napracowałem. Tutaj jest czyściutko, pochłaniacz wilgoci jeden na całą zimę. O, tam jest ta tablica rejestracyjna, co kupiłem w Loret de Mar. Taką, to mam zamiar przymontować z przodu później. Siedzenia są poprane, ładne, czyste. Tutaj popatrzcie, jest różnica, nie? Całe pomieszczenie jest dwa razy wyozonowane. Super sprawa, nie ma żadnych zapachów po ozonie. No nic, no tutaj zostaje to tak jest. Lodówka umyta, otwarta, oczywiście ubikacja zabezpieczona. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Wodę spuściłem, to najważniejsze chyba. Krany są pootwierane. No cóż, pierwszy raz nam się zdarza, że kamper będzie całą zimę stał bez jeżdżenia. Nie czuję się z tym komfortowo. No ale cóż, no, takie życie. Takie niestety jest życie. Niekiedy trzeba odpuścić podróże na rzecz zdrowia. No ale będzie ok. Co teraz? No co, po wyozonowany kamper zakładamy teraz pokrowiec już i kamper będzie sobie stał. Także postaram się wam pokazać, jak zakładam ten pokrowiec. Coś czuję, że nie będzie to za łatwe, no ale spróbujemy. Nie patrzcie na mnie, zarośnięty jestem, wiem. Dzisiaj będzie fryzjer, dzisiaj będzie wszystko. Także niestety, parę ostatnich dni nie było czasu. Dużo takich roboty. No i okej, pokrowiec jak widzicie stoi tutaj. Myślałem, że od razu go rozłożę na kamperze, ale zrobię to najpierw na ogrodzie, rozłożę, bo nie wiem, która jest która strona. Nigdy zresztą nie widziałem, jak to się robi. Także rozłożymy go na ogrodzie. Patrzcie, kto tam jest. Jest staruszek? Widać go? Jest. Jest staruszek. Drapie się. Dostał uczulenia skóry. Kolejna rzecz, z którą walczymy. Dobra. Zabieram się za robotę, zaraz wam pokażę, jak go rozłożę na trawniku. A później zobaczycie, jak go składam na kamperze. Dobra. Jak widzicie, rozłożyłem. Nie mam zielonego pojęcia, co z tym zrobić. Ale... zabieramy to na kampera. Chyba wam tego nie pokażę, bo będzie lipa.
Znaczy nie dam rady tego zakładać jedną ręką i jedną ręką kamerować, także pewnie zobaczycie efekt końcowy albo w połowie, jak się zdenerwuję. Ale nie będzie to proste. To już wiem na pewno. Także do zobaczenia za pewnie 2 godziny. No i dobra, skończone. Tak wygląda efekt końcowy. Godzinka roboty. No dobra, słuchajcie, bateria padła, nie dokończyłem. A więc tak wygląda to z góry. Kamper przykryty. Super ładnie. Ok, no to kończymy tego vloga. Do zobaczenia za po dłuższej przerwie. Ale będą vlogi. Do zobaczyska. I nie zapomnijcie subskrybować tego kanału, bo po moim powrocie będzie ciekawie. Do zobaczenia.